Strażacy z Polic uratowali życie pracownikowi firmy remontującej ulicę Zamenhofa. 5 grudnia około 8 rano 44-latek stracił przytomność i osunął się na ziemię. Jako pierwsi na miejsce przyjechali strażacy, którzy natychmiast przystąpili do akcji ratowania życia. Przed przyjazdem karetki podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, dzięki czemu udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Tego dnia w Policach doszło także do dwóch potrąceń. 60-letniej kobiety na ulicy Wyszyńskiego oraz 12-letniej dziewczynki na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Mazurskiej. Policja apeluje o ostrożność. W okresie jesienno-zimowym częściej niż zwykle dochodzi do potrąceń i drobnych kolizji. Tak jak ta, do której doszło 6 grudnia przy wjeździe do zespołu szkół. Na szczęście nikomu nic się nie stało.